Zdarzyło się kilka kwestii, o których warto, żebyśmy Państwa poinformowali. Przypominam, że tak jak przekazywałam informacje poprzednio, w ramach posiadanych kompetencji regionalny dyrektor ochrony środowiska we Wrocławiu wszczął z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji na podstawie ustawy o zapobieganiu szkodom środowisku i ich naprawie, która to nakłada na podmiot korzystający ze środowiska obowiązek przeprowadzenia działań zapobiegawczych czy naprawczych w związku z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku w wyniku zanieczyszczenia wód rzeki Odry w gatunkach chronionych. Dzisiaj RDOŚ we Wrocławiu we współpracy z RDOŚ-ami, RDOŚ, czyli Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w porozumieniu z regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, w Szczecinie, na bieżąco